Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Plany, Prognozy, Komentarze Plus w podcyklu bezpłatnych webinarów z instytucjami finansowymi oferującymi PPK. Ja nazywam się Agnieszka Husejnow-Perczyńska, jestem menadżerem do spraw współpracy z instytucjami finansowymi w PFR Portal PPK. Jednym z takich moich oczek w głowie co miesiąc jest zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez instytucje finansowe oferujące PPK. W tym miejscu Państwo znajdziecie wszystkie koszty, które instytucje finansowe od Państwa będą pobierać, jeśli tylko przystąpicie do PPK. Więc serdecznie zapraszam. Od 15 września jest jedna z edycji, już 11 z tego co pamiętam, dostępna, a od 15 października już jubileuszowa, 12 roczna, więc zapraszam do ściągania i oglądania. Moim dzisiejszym gościem jest moja imienniczka Agnieszka Łukawska, dyrektor Departamentu Produktów Emerytalnych, inwestor z TFI. Dzień dobry Pani Agnieszko. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Agnieszko, kilka słów o sobie. No tak jak już Pani powiedziała, mam przyjemność pełnić funkcję szefa Departamentu Produktów Emerytalnych w Inwestor z TFI, najlepszym polskim towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Mam ponad 20-letnie doświadczenie w branży funduszy inwestycyjnych. A moim oczkiem w głowie są grupowe produkty emerytalne, którymi zajmuję się już od, no właściwie jeszcze od 97 roku, kiedy pracowałam w sektorze ubezpieczeniowym. Jeszcze do dziś pamiętam pierwsze wersje ustawy o PPE, także jestem niezmiennie wierna grupowemu oszczędzaniu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Agnieszko, to idziemy za ciosem. Kilka słów o Inwestor z TFI. No właśnie, gdybym chciała w trzech słowach powiedzieć naszą najważniejszą dewizę, no to jest to, że wyróżniają nas wyniki. Inwestor, Stowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, jest jednym z liderów rynku. Jesteśmy polską firmą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi. Jak Państwo widzicie, mamy bardzo dużą rzeszę klientów, którzy korzystają z naszych usług. To jest ponad 170 tysięcy osób i firm. To jest blisko 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu programami emerytalnymi. To już są ponad 20-letnie fundusze inwestycyjne, najstarsze, którymi zarządzamy. I to wszystko spowodowało, że aż 10-krotnie byliśmy wybierani najlepszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Te nagrody dostajemy od takich uznanych gremiów jak Dziennik Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy Parkiet czy branżowy portal analizy online. I dzięki tym doskonałym wynikom jako ta najlepsza firma zarządzająca jesteśmy bardzo często wybierani przez naszych klientów, pracodawców. Mamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu planami grupowymi, to są zarówno PPE, czyli pracownicze programy emerytalne, tak zwane programy pozaustawowe, oszczędnościowe, no i ostatnio już od ubiegłego roku PPK. O ile rejestr PPE jest rejestrem jawnym, jak najbardziej każda zainteresowana osoba sobie może poszukać na stronach KNF-u, kogo obsługujemy, no jest bardzo długa lista, grubo ponad 100 pracodawców, w tym tak zacne firmy i tak dużym doświadczeniem, chociażby Giełda Papierów Wartościowych, no, kto oni się na pewno dobrze znają na inwestowaniu, ale i sklepy Decathlon, co jest taką dużą, rozproszoną strukturą, elektrownia Kozienice, z którą już kilkanaście lat jesteśmy. Jak mówię, no zapraszam do zapoznania się. Jeśli chodzi o PPK, to tutaj fakt zawarcia umowy jest poufny, w związku z czym no, nikt nie ma prawa pochwalić się, że ktoś jest klientem, bez zgody tego klienta. Tutaj też mam przyjemność zaprezentować nazwy kilku pracodawców dużych, tak zwanej pierwszej transzy, którzy właśnie takie pisemne zgody nam udzielili, więc z wielką przyjemnością mogę przedstawić już kilku naszych klientów PPK. Będzie mi bardzo miło, jeżeli Państwo słuchający tego webinaru też zdecydujecie się na nawiązanie współpracy właśnie z Inwestors. No właśnie, wyróżniają nas wyniki, mamy duże doświadczenie, czyli tak w dwóch słowach, Inwestors TFI to nic innego jak doświadczenie i efektywność. I to jest bardzo istotna sprawa, bo
Na czym polega PPK? Przypuszczam, że już teraz to w takich zgromnych granicach wszyscy Państwo wiecie, jest to takie grupowe oszczędzanie, które jest zorganizowane przez pracodawcę, współfinansowane przez pracodawcę i pracownika, zasilane środkami z budżetu państwa. No wszystko po to, żebyśmy zaczęli oszczędzać, żebyśmy zgromadzili dodatkowe środki, które będziemy mogli wykorzystać po ukończeniu 60 roku życia, ale w wielu przypadkach również wcześniej. Wehikułem inwestycyjnym dla PPK są fundusze zdefiniowanej daty. Struktura tych funduszy polega na tym, że fundusz jest dostosowany do wieku uczestnika. Czyli to nasz PESEL, nasza data urodzenia zadecyduje o tym, do którego funduszu jako uczestnik PPK będziemy przydzieleni. No jest taka dosyć prosta zasada. Im jestem młodsza, mam dłuższy horyzont inwestycyjny, mogę inwestować bardziej agresywnie, w związku z czym no te reguły gry tutaj przedstawione schematycznie oczywiście są szczegółowo opisane w ustawie o PPK, no ale w takim przypadku mam większy udział akcji w portfelu, mniejszy udział obligacji, w miarę jak, no, jak się starzeję, tak, dojrzewam razem z moim funduszem, te proporcje oczywiście się zmieniają. I to, co Państwo widzicie na tym obrazku, to są te jasno-szare i ciemno-bordowe pola. Natomiast to, co jest takim ciemno-szarym polem, to jest ten zakres, który jest do dyspozycji, do decyzji zarządzającego danym funduszem. Tak? No to jest ten margines, który będzie decydował, taki margines na decyzyjność, czy chcemy inwestować w danym subfunduszu, w danym funduszu bardziej agresywnie, czy bardziej spokojnie, wszystko jakby oczywiście pod rządami ustawy. W momencie wybierania podmiotu instytucji finansowej, która będzie zarządzała pracowniczym planem kapitałowym, jednym z kryteriów takiego wyboru jest oczywiście ocena efektywności inwestycyjnej. No ale tutaj powstaje pytanie, no jak ocenić tą efektywność w przypadku funduszy zdefiniowanej daty, bo wszyscy wiemy, że ich historia jest bardzo, bardzo krótka. Największe firmy zaczęły swoją przygodę z PPK dopiero w ubiegłym roku. No i prawda też jest taka, że większość raczej rozpoczynała wpłaty no, później niż wcześniej. Tak? No nie jest tajemnicą, że największe napływy do funduszy były rzeczywiście w grudniu ubiegłego roku i w styczniu tego roku. Skoro jest to wehikuł inwestycyjny dla PPK długoterminowego, więc pewnie taki okres roku, kiedy jeszcze trwa budowa portfela, no nie jest specjalnie miarodajny, żeby już cokolwiek chociażby próbować prognozować na przyszłość. No ale z drugiej strony jest to ważny czynnik podejmowania decyzji. Na tym obrazku widzicie Państwo w takich kółeczkach schematy podziału środków gromadzonych w funduszach PPK pomiędzy część dłużną, czyli obligacje, część akcyjną, tak, czyli tak potocznie mówiąc, akcje. I tak jak te kółeczka pokazują, rzeczywiście im starszy jest uczestnik funduszu, no tych akcji robi się mniej, tych obligacji robi się więcej. Natomiast jeżeli spojrzycie Państwo na rozwiązania już znane, funkcjonujące od lat w praktyce, no to będą to nasze fundusze inwestor zrównoważony i inwestor zabezpieczenia emerytalnego. Są to fundusze o charakterze mieszanym, czyli mają zarówno akcje, jak i obligacje. A ich polityka inwestycyjna jest bardzo podobna do właśnie do funduszu zdefiniowanej daty. Kiedy spojrzeć na te kółeczka czy torciki, jak mówią niektórzy, proszę zauważyć, że fundusz inwestor zrównoważony jest faktycznie no, bardzo podobny do tego, co PPK zaoferuje uczestnikom w wieku około 40 i troszkę więcej lat. Natomiast inwestor zabezpieczenia emerytalnego jest bardzo zbliżony do tego sposobu inwestowania, którego w PPK mogą oczekiwać osoby w wieku lat około 50. Ale dlaczego mówię o tych funduszach? No przede wszystkim dlatego, że one realnie funkcjonują od wielu, wielu lat, że one właśnie są tym wehikułem inwestycyjnym dla naszych klientów, którzy prowadzą z nami te grupowe plany i programy, których historia, jak Państwo widzicie, sięga jeszcze no, gdzieniegdzie, nawet bym powiedziała, ubiegłego tysiąclecia, natomiast rzeczywiście jest to już historia długa.
Jeżeli spojrzycie Państwo, jak te fundusze sobie radziły na tle rynku, to są dane pokazywane na podstawie analiz online, więc to są dane, każdy sobie może sprawdzić, publicznie dostępne. Zobaczycie Państwo, że fundusz zrównoważony był za okres 5 lat, jest najlepszy w swojej kategorii i rzeczywiście dystansuje konkurencję. Podobnie, jeżeli spojrzycie Państwo na wyniki Funduszu Stabilnego Wzrostu, inwestor zabezpieczenia emerytalnego, również ma doskonałe wyniki, znacząco lepsze od konkurencji i dużo lepsze od średniej dla funduszy w tym samym czasie. Oczywiście no ktoś mi powie, no ale 5 lat to nie całe życie. No nie, to 5 lat to nie całe życie, ale proszę spojrzeć, czy 5 lat, 10 lat, 19 lat, no nie bez przypadku 19 lat, no bo tyle lat funkcjonuje najstarszy program emerytalny, tak? Czyli rzeczywiście takie wyniki nasi klienci uzyskali. Te fundusze bardzo się wyróżniają na tle konkurencji i wyniki naszych funduszy są znacząco wyższe niż średni wynik funduszy w grupie porównawczej. Wydaje się więc, że to kryterium jakości zarządzania jak najbardziej inwestor tutaj spełnia z nawiązką. My staramy się bardzo odpowiedzialnie i efektywnie zarządzać powierzonymi nam pieniędzmi. Tutaj jest specjalnie oczywiście dedykowany zespół inwestycji. Zespół bardzo stabilny, szef zespołu jest nawet ponad 19 lat, ale zespół też się rozszerza, bo przychodzą nowe osoby, teraz też doszedł niedawno nowy kolega do zarządzania długiem. I oprócz tego, że zespół jest jakby bardzo taki, jak powiedziałem, stabilny, ma oczywiście usystematyzowany, ułożony cały proces inwestycyjny, no chodzi o to, żeby doświadczenie też szło w parze z pewnym zobiektywizowanym sposobem podejmowania decyzji, żebyście się też Państwo czuli bezpiecznie, że to jest stabilny, dobry zarządzający, że to nie jest one man show, tylko jednak rzetelna analiza i naprawdę porządna praca zespołowa. Mamy bardzo duże doświadczenie w inwestowaniu nie tylko w Polsce, ale i na rynkach zagranicznych i to jest też bardzo istotne z punktu widzenia PPK, bo jak zapewne Państwo wiecie, część portfela funduszy PPK może być zainwestowana za granicą i mając tutaj to doświadczenie, też na pewno z tych możliwości będziemy chcieli skorzystać. Dbamy o to, żeby inwestować jak najlepiej. Mam tu na myśli to, że wybierając na przykład akcje do portfela, staramy się wybrać jak najlepsze inwestycje, patrzymy na te spółki, jak na faktycznie funkcjonujące przedsiębiorstwa, jakie mają przewagi konkurencyjne, jakie mają szanse na przyszłość. Pamiętamy też o tym, żeby dbać o płynność inwestycji. To jest bardzo ważne, no bo w funduszu inwestycyjnym w dowolnym momencie można się wycofać. I podobnie jest przy PPK. Wprawdzie oczywiście patrząc na wiek naszych klientów, no można prognozować, kiedy tych wypłat się pewnie można bardziej masowo spodziewać, ale skoro ustawa daje możliwość rezygnacji w dowolnym momencie, na przykład zwrotu, oczywiście nie można wykluczyć, że część uczestników z tego rozwiązania będzie chciała skorzystać. Ale oczywiście inwestowanie to jest jedna rzecz i jeżeli te inwestycje idą dobrze, a nie ma powodu, żeby tak się to tutaj w inwestor nie działo, pewnie uczestnicy będą zadowoleni, ale z drugiej strony jest to PPK, to jest kwestia współpracy z pracodawcą, który jest za prowadzenie tego pracowniczego planu kapitałowego odpowiedzialny. Pracodawca odpowiada za terminowe i prawidłowe wdrożenie PPK, czyli musi zawrzeć umowę o zarządzanie z wybraną instytucją finansową, musi zawrzeć umowę o prowadzenie, czyli zapisać pracowników do PPK. No teraz siłą rzeczy obracamy się w tej grupie firm z tak zwanej drugiej i trzeciej transzy, tak mówiąc zbiorczo, ja to mówię 20+, ale oczywiście już też firmy z sektora finansów publicznych też zaczynają się szykować do swojego wdrożenia PPK, bo to już będzie pierwszy kwartał przyszłego roku, zaraz po nich dojdzie cała reszta przedsiębiorstw. Uważam, że warto wcześniej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.
Umowa o zarządzanie PPK to jest coś, co konstytuuje PPK w zakładzie pracy i wcześniejsze jej zawarcie daje więcej czasu pracodawcy na przygotowanie się do całego procesu. Takim w ramach tego procesu wdrożenia to jest oczywiście przeszkolenie osób odpowiedzialnych u pracodawcy za obsługę PPK. To jest właściwa kampania informacyjna do pracowników i na to zwracamy bardzo dużą uwagę. No mówiąc tak troszkę kolokwialnie, dobrze by było, żeby w tym PPK były osoby, które chcą być i wiedzą o co chodzi, bo to bardzo ułatwi życie również później służbom kadrowo-płacowym. Dlatego też taka pewien apel do przedsiębiorstw właśnie z tej drugiej, trzeciej transzy, które powinny ten proces zawierania umów o zarządzanie dopiąć w październiku. Proszę Państwa, nie jest dobrym pomysłem czekanie na ostatnią chwilę. Ja sama rozmawiam z firmami, które już nas wybrały i mówią, nie, no to jeszcze mamy czas, bo teraz coś tam się dzieje, zajmiemy się tym w przyszłym tygodniu. Myślę, że nie warto tego na ostatnią chwilę zostawiać, warto dać sobie tutaj troszkę więcej czasu. Tym bardziej, że samo zawarcie umowy o zarządzanie jest bardzo proste. Ustawa o PPK tak jest skonstruowana, żeby jak najwięcej rzeczy dało się zrobić, załatwić w postaci elektronicznej. No, my oczywiście jesteśmy do tego gotowi i samo zawarcie umowy o zarządzanie PPK jest możliwe też w sposób zdalny i naprawdę wypełnienie wniosku o zawarcie umowy to jest raptem kilka minut. Nie ma konieczności bezpośrednich spotkań, podpisywania dokumentów papierowych. No, w dobie COVID-u się to wydaje rzeczywiście istotne. Aczkolwiek oczywiście, no, gdyby z różnych powodów pracodawca potrzebował jednak mieć dokument podpisany w takiej wersji papierowej, tradycyjnie też jesteśmy do tego gotowi. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową, skorzystać z formularza rejestracyjnego online i wypełniając formularz, podając swoje dane, pracodawca składa tym samym wniosek o zawarcie umowy o zarządzanie. I tutaj też taka praktyczna uwaga, składam wniosek o zawarcie umowy o zarządzanie. No i działa to tak, że umowa będzie zawarta, jak my potwierdzimy, też wszystko się dzieje w sposób elektroniczny, fakt jej zawarcia. Proszę dlatego nie zwlekać do ostatniej chwili, no bo po wprowadzeniu danych do systemu też jeszcze je trzeba zweryfikować, że wszystko się zgadza. Oczywiście wspomagamy pracodawców na każdym etapie wdrożenia i prowadzenia PPK. Gdyby chcieli to ująć w takich krótkich, żołnierskich słowach, no zapewnimy pakiet taki wdrożeniowy na starcie. Będziemy dalej pilotować i wspomagać pracodawcę. Dostarczymy systemy do obsługi PPK i wspomożemy komunikację wewnętrzną poprzez materiały dla pracowników, które wyjaśniają zasady funkcjonowania PPK i starają się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Natomiast pozwolę sobie troszkę rozwinąć te poszczególne punkty, żebyście też Państwo wiedzieli, czego się można spodziewać, czy nawet więcej, czego należy oczekiwać od instytucji finansowej. Proszę Państwa, w ramach takiego pakietu wdrożeniowego przede wszystkim przygotowaliśmy trzy takie podstawowe dokumenty. Jeden, takie zestawienie istotnych czynności związanych z wdrożeniem PPK. Co ja bym powiedziała, to jest taki rodzaj harmonogramu. To znaczy, jeżeli Państwo byście dzisiaj powiedzieli tak, inwestor z TFI, wybieramy Was do PPK, ten materiał pokazuje Wam, jakie czynności po drodze powinny być wykonane. I będzie łatwo zweryfikować, który z tych etapów macie już za sobą, a który przed wami i wpasować to w takie już konkretne daty. Oczywiście zapewniamy gotowe deklaracje i formularze, no bo jak Państwo wiecie, można z udziału w PPK zrezygnować, a i wręcz przeciwnie, mając lat 55 można się zapisać. Zapewniamy też pracodawcy taki krótki przewodnik po ustawie PPK. On jest w takiej chyba mojej ulubionej tabelarycznej formie. Pokazuje wybrane zdarzenia i dyspozycje i pokazuje Państwu, jakby który przepis ustawy mówi, że pewną działalność trzeba zainicjować, kto ją inicjuje, kto jest adresatem tego działania, no, czy trzeba jakiś następny krok zrobić, jaki dowiązuje, wywołuje skutek. No, powiem nieskromnie, że udało nam się na 5 stronach streścić ustawę i to w takich rzeczywiście najważniejszych punktach. Uważam, że jest to materiał bardzo pomocny i tak mi mówią pracodawcy.
Natomiast nasz departament, Departament Produktów Emerytalnych, w sposób stały pracodawcę wspiera. Zapewniamy bieżącą pomoc, bieżącą obsługę. Nie chcemy pracodawcy odsyłać na jakieś zewnętrzne infolinie. Popracowaliśmy wspólnie z Instytutem Emerytalnym taki przewodnik dla pracodawcy. On jest napisany pod kątem osób z HR-ów, z kadr, dlatego że na ogół osoba odpowiedzialna za obsługę pewnie się nie będzie specjalnie wczytywała w ustawę i tutaj pytała się, co ma zrobić, jeżeli osoba uprawniona w rozumieniu ustawy coś, tylko mówi tak, no przychodzi pracownik i mówi, że to chcę, tego nie chcę, tu miałem PPK, tam nie mam, co ja mam zrobić. I to jest tak napisane, tak? Czyli są pokazane zdarzenia z życia, powiedzmy, HR-owca, że pracownik przychodzi z czymś i co to znaczy z punktu widzenia PPK, co ja muszę zrobić, w jakim terminie, jakim kanałem, jakie są do tego wzory dokumentów. Oczywiście sprawdzamy, monitorujemy, czy coś się dzieje w przepisach dotyczących PPK, żeby móc o tym na bieżąco pracodawców informować. Przygotowujemy materiały, newslettery dla osób obsługujących PPK, bo właśnie w umowie o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym pracodawca wskazuje te osoby dedykowane do obsługi, utrzymujemy z tymi osobami oczywiście tutaj stały kontakt. Zarówno pracownikom obsługującym PPK, jak i tym pracownikom, którzy będą uczestnikami planu, udostępniamy elektroniczny system obsługi. PPK Service to jest system dla pracodawcy, umożliwia zgłaszanie pracowników do PPK, zgłaszanie na przykład rezygnacji, obsługuje listy składkowe, czyli wszystko to, co się dzieje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i musi być zaraportowane, przekazane do instytucji finansowej. Z drugiej strony dla uczestnika jest możliwość kontroli, zarządzania swoim kontem PPK poprzez aplikację Inwestor Online. Ta aplikacja dla pracodawcy PPK Service, co jest bardzo istotne, współpracuje ze wszystkimi systemami kadrowo-płacowymi, które tylko umożliwią eksport danych w tych tutaj określonych plikach. Oczywiście muszą być formaty plików zgodne ze standardem wypracowanym przez grupę roboczą, ale tu już mogę Państwa uspokoić, rzeczywiście firmy obecnie wdrażające PPK są w o tyle komfortowej sytuacji w stosunku do firm z tak zwanej pierwszej transzy, że też już ci dostawcy oprogramowania kadrowo-płacowego mają przetarte ścieżki, wiedzą jak to działa i naprawdę okazuje się, że czasami się pracodawcy boją, ale wszystko to się okazuje absolutnie dziecinnie proste. Wszystko w PPK się dzieje jakby zdalnie. Tak jak mówiliśmy, pracodawca zapisuje pracowników do PPK. Oni nawet nie muszą tutaj składać, że tak są w wieku 18-55 lat, żadnych w tym celu działań podejmować. No i powstaje pytanie, skąd ten uczestnik się dowie, że do tego PPK został zapisany, no bo wiadomo, że między zapisem a pierwszą składką troszkę czasu upłynie. Jeżeli ten uczestnik PPK dostaniemy od pracodawcy jego adres mailowy, to oczywiście informacje o zapisaniu go do PPK i o tym, gdzie może, skąd może pobrać też potrzebne dokumenty, dostanie po prostu na swój adres poczty elektronicznej. Natomiast jeżeli tych danych byśmy nie mieli, taką informację wysyłamy listownie, listem zwykłym. Natomiast sam uczestnik ma do wyboru dwa kanały komunikacji, albo ten portal Inwestor Online, który, no, jak to portal internetowy, działa na okrągło. Albo infolinię, tu już od poniedziałku do piątku, od 9 do 17 można porozmawiać z żywym człowiekiem. Zarówno Inwestor Online, jak i infolinia Inwestor Phone są obsługiwane nie tylko w języku polskim, ale i w języku angielskim. Jedna rzecz, na którą chciałam Państwu zwrócić uwagę. Jak sobie ustawić dostęp do tego portalu Inwestor Online? No, w świecie idealnym, gdybyśmy otrzymali od pracodawcy zarówno adres e-mail, jak i numer telefonu komórkowego pracownika, no to oczywiście z automatu nadamy mu tutaj dostęp do tego portalu, dostanie na adres mail link do logowania, przez telefon sobie potwierdzi SMS-em ustawienie hasła, no i możemy już wszystkie dopuszczalne, że tak powiem, działalność, dyspozycje tam sobie lokować.
Natomiast nie zawsze pracodawca dysponuje tymi danymi. Często się pracodawcy zastanawiają, czy w ogóle je mogą przekazywać, czy w ogóle je mogą zbierać. No, zgodnie ze stanowiskiem UODO jak najbardziej tak, jeśli tylko mają takie dane, to są zobowiązani nawet do tego, żeby je przekazać. No ale jeżeli pracownik jednak tego maila czy komórki nie ma, albo z różnych przyczyn nie chce ich podać pracodawcy, oczywiście nie stoi na przegranej pozycji, jak najbardziej będzie mógł samodzielnie sobie konto w Inwestor Online założyć, no będzie to wymagało od niego po prostu przejścia takiej krótkiej procedury rejestracyjnej, będzie musiał zainwestować troszkę czasu i skierować do nas przelew na złotówkę, oczywiście ta złotówka do niego wróci. Chodzi o uwiarygodnienie i sprawdzenie danych, porównanie z tych, które są na koncie bankowym pracownika i z tymi, które nam pracodawca tutaj przekazał. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są osoby nieufne w stosunku do tych kanałów elektronicznych, chociaż jest tych osób już coraz mniej. Jak najbardziej te osoby mogą sobie zamówić numer PIN, który pomoże składać dyspozycję przez telefon. W procesie PPK tylko chciałam zwrócić uwagę na to, że są dwa rodzaje dyspozycji. Te na tym pomarańczowym polu, brązowym, to są dyspozycje, które ustawa nakazuje złożyć u pracodawcy, więc tutaj pracownik rzeczywiście załatwia wszystko z pracodawcą. To są dyspozycje, które dotyczą uczestnictwa w PPK, wysokości odprowadzanych wpłat generalnie. Natomiast wszystko to, co dotyczy już relacji pracownika z funduszem, czyli na przykład chce zmienić fundusz, do którego PESEL go skierował, bo może chce zmienić inwestowanie przyszłych składek, a może już zgromadzonych oszczędności, tam zmianę danych osobowych, a może z różnych powodów jednak chce zażądać zwrotu środków, a może już mam tyle lat, że będę mogła ich wypłacić, tak? No, wszystko to możecie Państwo zrobić przez telefon, przez internet. Właściwie jedyną dyspozycją, no, póki co przynajmniej, wymagającą formy pisemnej jest wskazanie osób uposażonych, czyli takie nasze rozrządzenie na wypadek śmierci, no, gdybyśmy nie dożyli tego momentu skorzystania samodzielnie ze środków z PPK. Ale i tutaj te systemy nasze wychodzą naprzeciw, bo można w systemie zainicjować wskazanie tych osób i później już tylko system generuje gotowe do podpisania potwierdzenie, które, czy dyspozycję, którą należy podpisać i odesłać funduszowi. W związku z tym no, mamy zapewnioną oczywiście weryfikację, że to ta osoba dyspozycję złożyła, no bo żeby elektronicznie dyspozycja zaistniała w systemie, jak najbardziej trzeba było tutaj się, no brzydkie słowo, jak to mówi agent transferowy, zautentykować. Też nie wiedziałam, że takie słowa istnieją. Bardzo wspomagamy komunikację wewnętrzną. Tak jak mówiłam, to jest bardzo ważne z punktu widzenia pracodawcy i całego tego sprawnego prowadzenia programu, żeby potem uniknąć w miarę możliwości tego, że ludzie się wypisują, że są jakieś korekty na listach płac, no a nie daj Boże, że pominiemy kogoś, kto powinien być zapisany, bo zwracam Państwa uwagę, że osoby w wieku 55+, to pracodawca ma obowiązek poinformować o tym, że do PPK mogą przystąpić. Przygotowaliśmy więc stronę internetową dedykowaną pracownikom zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Na tej stronie znajdziecie Państwo krótki film, taki szkoleniowo-informacyjny o PPK, nagraną prezentację z lektorem. Są broszury informacyjne i jeżeli się okaże, że wersja polska, angielska nie wystarcza, to broszury informacyjne możemy też dostarczyć po rosyjsku, po ukraińsku, podobnie formularze dyspozycji takie mamy przetłumaczone i są dwujęzyczne, więc są nie tylko po polsku, ale też po angielsku, rosyjsku i ukraińsku. No oczywiście zapewniamy szkolenia dla pracowników. No rzeczywiście jest tutaj troszeczkę inaczej niż w pierwszej transzy. Dużo więcej widzę tych szkoleń zdalnych. No to jest jakby, no, w takich czasach żyjemy, ale tych szkoleń jest bardzo dużo, terminów jest bardzo dużo, tak żeby pracownicy i osoby obsługujące PPK mogły znaleźć te dogodne terminy dla siebie. Też elementem oceny oferty oprócz wyników zarządzania czy wsparcia są koszty związane z prowadzeniem PPK. No ja powiem troszkę przewrotnie, że no, ze strony pracodawcy no, kosztem jest jakieś takie przygotowanie organizacyjne, oczywiście finansowanie wpłat.
Natomiast jedynym przychodem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jest tak zwana opłata za zarządzanie. I jak Państwo widzicie, pobierana przez nas opłata w zależności od tego, w którym subfunduszu jesteśmy, w którym momencie czasowym, waha się pomiędzy 0,39 a 0,47% od średniej wartości aktywów funduszu. To jest poniżej tego ustawowego maksimum, które wynosi 0,5%. Do końca 2021 roku oczywiście nie jest pobierana opłata zmienna, czyli ta opłata za wynik. Natomiast wszelkie usługi związane ze wsparciem pracodawców czy pracowników są bezpłatne. Tak, opłata za zarządzanie to jest nasz jedyny przychód i może warto wiedzieć, że wyniki inwestycyjne są zawsze publikowane netto. Czyli jeżeli pokazujemy jakiś osiągniętą stopę zwrotu, to ona zawiera zarówno pożytki z inwestowania, jak i koszty z tym związane. Także jak może Państwo pamiętacie, kilka slajdów wcześniej pokazywałam wyniki wypracowane przez nasze inne fundusze o długoletniej historii, to już tamten wynik zawierał w sobie to, że została pobrana opłata za zarządzanie, czyli ta opłata, która de facto jest, można powiedzieć, no, kosztem w pewnym sensie kosztem pracownika, tak? Natomiast oczywiście nie pobieramy żadnych opłat od składek, żadnych opłat za obsługę. Nawet jeżeli pracownik zdecydowałby się zmienić wybrany fundusz, to bez względu na to, ile razy w roku by takich zmian dokonywał, też nie będziemy za to pobierać żadnych opłat, mimo że ustawa na to pozwala. Jeżeli więc spojrzycie Państwo na te kryteria wyboru dostawcy PPK, które wynikają z ustawy, czyli warunki zarządzania, efektywne w zarządzaniu aktywami, doświadczenie, interes osób zatrudnionych, mogę śmiało powiedzieć, że wszystkie te kryteria spełniamy i to znacznie powyżej średniego poziomu. Dysponujemy referencjami ze strony pracodawców, znamy współpracujących, strony społecznej, no chociażby w przypadku PPE były to związki zawodowe. I zapewniam Państwa, że tam było trochę trudniej niż przy PPK, bo trzeba osiągnąć konsensus ze wszystkimi przedstawicielami strony społecznej. Bardzo dbamy o to, żeby zapewnić pracodawcy ten, jak mówię, wszechstronne wsparcie, wszechstronną pomoc po to, żeby pracodawca z nami czuł się bezpiecznie. Prowadzimy szkolenia, webinary, mamy nagrane filmy szkoleniowe i dla osób obsługujących, i dla pracowników. Te szkolenia są dostępne i prowadzone i po polsku, i po angielsku. Współpracujemy też, mamy swoich trenerów. Jeżeli jest potrzeba jednak spotkania osobistego, to oczywiście z zachowaniem tego reżimu sanitarnego to się odbywa, no bo też sobie zdajemy sprawę, że na przykład w firmach produkcyjnych, no niekoniecznie wszyscy mogą gdzieś tam się w dowolnym momencie, tak, podłączyć do maila czy do webinaru i to sobie spokojnie i komfortowo obejrzeć. Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu z Inwestor, z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Myślę, że utworzenie i wdrożenie PPK naprawdę z taką bardzo troskliwą i najlepszą polską firmą powinno być dla Państwa łatwą i jednocześnie przyjemną przygodą. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Agnieszko. To ja w takim razie jeszcze idąc za ciosem zadam dwa pytania. Dwa pytania, które najczęściej pojawiają się u nas na salach szkoleniowych. Ja tak przepytuję moich rozmówców, co oni sądzą na ten temat. Pierwsze pytanie, Pani Agnieszko. Które z danych identyfikujących uczestnika pracodawca będzie musiał obligatoryjnie przekazać instytucji finansowej, aby rozpocząć tworzenie rachunków uczestników pracowniczych planów kapitałowych? No tak, czyli mówimy tutaj, tak, jakie dane trzeba przekazać, żeby zapisać, mówiąc kolokwialnie, ludzi do PPK, no czyli zawrzeć na rzecz umowy o prowadzenie. Proszę Państwa, oczywiście to, które dane są obowiązkowe, wynika z tej struktury pliku, tak, i z danymi opracowanymi przez grupę roboczą. Paradoksalnie nie jest to tak strasznie dużo. To jest imię, to jest nazwisko, to jest PESEL, tak, to jest adres stały. No bez tego ani rusz. Oczywiście, jeżeli się okaże, że nasz pracownik nie ma obywatelstwa polskiego albo nie ma nadanego numeru PESEL, no to wtedy poprosimy o takie dane jak data urodzenia,
oznaczenie, numer dokumentu tożsamości. Tak? Te dane, o których Państwu mówiłam, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego jako dane identyfikacyjne, są oczywiście bardzo pożądane z uwagi na łatwość później komunikacji, ale to nie są dane obowiązkowe. Także tutaj proszę się nie martwić, to, że ktoś maila na przykład nie posiada, absolutnie nie wykluczy go, nie wykluczy go z PPK. Wiem, że niektórzy pracodawcy też chcą się w tych kontaktach posługiwać numerem kadrowym, tak, tutaj oczywiście nie ma, tak, ale taka absolutnie podstawa identyfikująca to jest imię, nazwisko, PESEL, no i też jest, jak powiedziałam, adres stały, bo pamiętacie Państwo, że zwłaszcza jak nie ma maila, to na ten adres stały będą wysyłane te informacje, które do pracownika powinny dotrzeć. Bardzo serdecznie dziękuję. Drugie pytanie jest troszkę inne. Czy podmiot zatrudniający może rozpocząć porównywanie ofert i negocjacje z instytucją finansową przed datą objęcia tego podmiotu przepisami ustawy o PPK? Tutaj chyba w tym pytaniu jest taki drobny ukłon o czwartą transzę. Więc czy mogłabym poprosić o odpowiedź? No, oczywiście tak. Obserwowaliśmy zresztą podobne zjawisko przy firmach z drugiej transzy, czyli jeszcze nie weszły pod ustawę o PPK, kończyła się pierwsza transza, a już te firmy zbierały oferty. Proszę Państwa, jak najbardziej porównywanie ofert warto rozpocząć wcześniej. Te oferty są dostępne na portalu Moje PPK. Te oferty na pewno uzyskacie Państwo chociażby od nas, jeżeli od nas to poprosicie, czy będziecie mieli więcej szczegółowych pytań. Uważam, że porównywać te oferty, dowiadywać się, negocjować, sprawdzać jak najbardziej, tej wiedzy nigdy nie za dużo. Natomiast jednak chciałabym zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami firmy, które będą objęte przepisami ustawy o PPK od 1 stycznia przyszłego roku, więc to nie będą tylko te największe, ale również te mniejsze. Dopiero od momentu, kiedy będą objęte ustawą, będą mogły zawierać umowę o zarządzanie. Czyli teraz są to takie ruchy poznawcze, po to, żeby wiedzieć, o co chodzi, żeby mieć więcej czasu na porównanie tego wszystkiego, przeanalizowanie. Natomiast rzeczywiście przestrzegałabym przed takim pomysłem, to będziemy zawierać te umowy wcześniej, no z różnych przyczyn. No, trudno zawierać umowę, jeżeli ustawa nas nie dotyczy. No, a po drugie, tak jak powiedziała pani Agnieszko o tym sektorze, tak kolejnej transzy, sektor finansów publicznych, no tam też obowiązują regulacje, co do których no, byłabym ostrożna, żeby nie być posądzonym o obchodzenie przepisów ustawy. Ale zbierać wiedzę jak najbardziej. Bardzo serdecznie dziękuję. No właśnie, w ramach zbierania wiedzy chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na naszą stronę internetową. Strona ppk.investors.pl to jest ta sekcja, która jest rzeczywiście dedykowana pracodawcom, którzy zastanawiają się, z kim nawiązać współpracę. Tam znajdziecie Państwo informacje o naszej ofercie, tam będziecie mogli złożyć wniosek o zawarcie umowy o zarządzanie, czyli wszystko to, co pracodawca chciałby wiedzieć, powinien tam znaleźć. Natomiast oczywiście namawiam do takiej szerszej nawigacji po naszej stronie internetowej, bo jeżeli wejdziecie Państwo na tą naszą stronę w sekcję przeznaczoną dla pracowników, tak, na temat nasze ppk.pl, to znajdziecie Państwo też bardzo dużo wiedzy i materiałów komunikacyjnych, przykładów, które dla tych pracowników szykujemy i to też na pewno lepiej Państwa zapozna z naszą ofertą. Bardzo dziękuję Pani Agnieszko. Ja ze swojej strony zapraszam na www.mojeppk.pl, gdzie znajdziecie Państwo zestawienie z kosztami zarządzania PPK. Oprócz tego mnóstwo zagadnień prawnych wyjaśnianych przez naszych specjalistów z biura redakcyjnego. No i chyba taki najważniejsza zakładka na naszej stronie, czyli kalkulator, gdzie zobaczycie Państwo, że naprawdę warto
oszczędzać i warto pozostać w pracowniczych planach kapitałowych. Pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję Pani i wszystkim z Państwa, którzy nas słuchali. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszamy do zadawania pytań, do odwiedzenia naszej strony i do zawarcia umowy o zarządzanie właśnie z Investors. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Państwu miłego popołudnia i do zobaczenia do jutra. Do widzenia.